Cześć pomidory, tutaj Mister Assassinu, a to jest kolejna bitwa z World of Tanks. Jak widzicie, tym razem gram na czołgu T-54, ponownie z graczem w plutonie Zika Trirem i jesteśmy na mapie Rzeka Perłowa. Team mamy dosyć, no, taki średni, oni zresztą też. Oczywiście jestem medem, więc kieruję się tutaj na prawą stronę mapy, aby spróbować tutaj się przebić przez te ich medy, ewentualnie coś, co tu przyjedzie. Po drugiej stronie, jak widzimy, nasze czołgi dosyć dobrze rozjeżdżają się w tamtą stronę. Też polecam wam zwrócić uwagę tutaj na czat. Myślę, że niektórzy z was już to zauważyli. No, jest to dosyć śmieszna sytuacja, taka można, myślę, sobie go poczytać. Pojawia się pierwszy przeciwnik, my oczywiście jedziemy dalej, ponieważ nie ma sensu na razie zwracać na niego uwagi. I no, flanka jest na razie puściutka, nie mamy tutaj żadnego przeciwnika, żadnego oporu. Ja oczywiście tutaj się na chwilę zatrzymałem, żeby coś napisać, żeby nie było, że awcze kamp jest tył czy coś. No i sytuacja spokojna, jak widzimy, nic się nie dzieje tam, tylko na samym środku widzimy trzy ciężkie czołgi, co jest lekkim zdziwieniem, bo rzadko kiedy jedzie tam aż tak dużo czołgów. No i my tutaj ruszamy, ponieważ widzimy, że pojawił się pierwszy przeciwnik, a jest to Tedek i to dosyć daleko, więc można troszkę podjechać. I Katril tutaj próbuje oczywiście coś tam z prawej ściągnąć, ja szybko patrzę, czy jest coś, czy jestem w stanie coś też wyciągnąć i widzę, że nie ma, więc jedziemy dalej. No i tutaj wymiana strzałów będzie, tutaj nie ma co ukrywać, zawsze mniej więcej na tym rogu tak jest. Pierwszy wyjazd, od razu dwa czołgi spotnięte, strzał z przycelowaniem oczywiście i widzimy piękne podpalenie jak Pantera, on na mnie też ładnie zrykosztował. Drugi strzał też w silnik, niestety ten już jest bez obrażenia krytycznego, czyli bez podpalenia. Przycelowanie w Panterkę, oczywiście przebicie bez żadnych trudności i też spójrzcie, że po lewej stronie czai się na mnie ten AMX, na którego teraz właśnie wyjadę i tutaj dziwna sytuacja, bo mam jego daszek, ale chyba nie zwróciłem na to uwagi. Dopiero teraz no, uświadomiłem sobie, że mogę w niego strzelić. Teraz bardziej ofensywna gra z mojej strony tutaj i Katril postanowił nam pomóc na środku, ponieważ nie jest tam za wesoła sytuacja. Jak Panterka strzeliła do mnie teraz i postanowiłem tutaj zagrać bardziej agresywnie. Oczywiście pierwszy, którego trzeba wykończyć, jest 1375 i drugi jest to AMX 12T. Taran, strzał i jeszcze piękny strzał w magazyn amunicyjny mojego T71. No, inteligencją na pewno nie grzeszy, ponieważ widział ten taran i miał czas, aby zareagować. I myślę, że to no, nie było dosyć dobre z jego strony. Tutaj szybki zjazd na Panterkę, aby ją rozproszyć i aby tutaj nie zagrażała już tam taran na nie moją korzyść, ale tutaj postanowiłem zaryzykować. Dalej go spycham, żeby dalej go popchnąć i teraz postanawia na mnie cofać, ale już jest za późno. Miałem odsłoniętą jego dupę całkowicie, więc mogłem w niego bezkarnie strzelać. No teraz nie mam co nie mogę zrobić niczego innego oprócz pomocy na środku, ponieważ na prawej stronie na razie jest całkiem, no nie powiem, że dobrze, ale jest opanowana sytuacja i mogę sobie pozwolić, aby wykończyć tych dwóch, żeby już nie zagrażali, chociaż widzę, że nawet E75, Tiger, no myślę, że daliby sobie radę, ale jak wiemy, sojusznikom oprócz plutonowych nigdy nie możemy ufać, więc najlepiej podjechać i samemu załatwić sprawę. Piękny strzał w tył Tigera z dosyć dużym damage'em i kolejne wykończenie. Tu widzieliśmy, że jeszcze padł drugi tygrys. No i oczywiście teraz trzeba podjechać na lewą flankę całkowicie, aby tam zniszczyć te cztery ostatnie czołgi. Jak widzimy, mam 4 fragi, 3900 damage'a, czyli już praktycznie mogę skończyć tą bitwę. Ale zobaczcie, że to jeszcze nie jest koniec tej bitwy. Praktycznie na tym etapie gry nie planowałem nawet tego wrzucać na YouTube'a, ale zobaczycie, co tu jeszcze się stanie. Pojawia się właśnie Jak Tiger, czyli tutaj terrorystka. Jeśli ktoś czytał czat, to mniej więcej wie, o co chodzi. No i pierwszy strzał tak bez przycelowania. Oczywiście nietrafiony, trudno było go by trafić. Widzimy, jest obrócona do nas z tyłem, więc można ją bezkarnie bić. Oczywiście tam broniła na przodu, więc to nie ma
Nie ma żadnych pretensji do tego manewru, ale niestety trzeba było w porę obrócić się na tył, ponieważ było widać, co tam się stało. Tutaj znowu wyjazdam już 5 fragów, czyli oczywiście teraz polowanie za specjalistę. Pierwszy mój target to jest obiekt. Drugie wyjechanie i pięknie pojawia się pomiędzy KW4 a budynkiem. No i oczywiście kończenie pozostałych, jeśli... Znaczy już tylko zbieranie damage'a, bo wątpię, że kogoś to zbije, ale widzimy, KW4 ładnie traci HP i zbijam go z 63 HP, więc myślę, że to było dosyć taka fartowna akcja, fartowny strzał. No i tutaj widzimy, jest szansa jeszcze na 8 fragów. Tutaj oczywiście na czacie proszę o to, bo to nie zdarza się codziennie. No... Medal specjalisty zdarza się też rzadko, a co dopiero Radleya Waltersa, dobrze pamiętam, już powoli zaczynam zapominać tych fragów, znaczy Boże medali. No i tutaj oczywiście spycham tego T7-1, aby nie zabrał mi fraga, ponieważ już we mnie raz strzelił, więc mu nie ufam. No i szybkie wyjechanie, piękny strzał, piękne wykończenie, jest 8 fragów. Oczywiście jeszcze malutki taran tego T7-1. No po prostu troszkę byłem na niego zdenerwowany za ten strzał w Amuraka. No, myślę, że dało się tego uniknąć, ale niestety do tego też trzeba mieć jakiegoś skilla. No, myślę, że tu nie będę przeciągał. Czas na screen na pewno już sobie zrobiłem tym gadaniem po zabiciu fraga. Więc to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Cześć!